Dzień dobry, mam nadzieję, że mnie słychać. Tak, powinno być mnie słychać. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na naszym webinarium dotyczącym systemów kaucyjnych i systemu kaucyjnego w Polsce. Witam serdecznie przedstawicieli Ministerstwa Funduszy, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Witam również przedstawicieli przemysłu, handlu, witam organizacje branżowe oraz organizacje pozarządowe. Przejdźmy do naszego webinarium, do agendy. Program jest bardzo bogaty, a zatem proszę już o pierwszą prezentację, którą wygłosi pani Kadziołka z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. Bardzo proszę. Dzień dobry, to ja w takim razie szybko udostępnię prezentację. Jeszcze ją tak ładnie powiększę. Chyba działa. Tak, dzień dobry, Joanna Kądziołka, reprezentuję Polskie Stowarzyszenie Zero Waste. Jeszcze zapytam tylko, czy mnie słychać? Tak. Tak? Dobrze, super. Tak, reprezentuję Polskie Stowarzyszenie Zero Waste. Cieszę się, że tak licznie przystąpiliście Państwo do tej dzisiejszej rozmowy na temat systemu kaucyjnego. Będzie mowa o tym, co, gdzie, kiedy, za ile, jak i dlaczego. No i na tym dlaczego chciałabym się skupić, bo my, reprezentując tę stronę społeczną, dosyć często zadajemy sobie i zadawane nam też są takie pytania, dlaczego w Polsce jeszcze nie ma systemu kaucyjnego, kiedy właśnie na drogach, na łąkach, w lasach czy w rowach, a także na ulicach miast tak dużo widzimy porzuconych opakowań po napojach, opakowań PET, puszek oraz tych opakowań szklanych. I zdając sobie sprawę z tego, jaki mamy problem, czyli rzeczywiście ogromną ilość opakowań wprowadzanych każdego roku na rynek, to że rzeczywiście ten poziom zanieczyszczenia przyrody jest bardzo duży, to że w Polsce mamy dosyć duże koszty jednak zagospodarowania, usuwania tych odpadów, między innymi z lasów, gdzie za sam 2017 rok to było 18 milionów złotych, gdzie mamy sytuację, w której ci, którzy wprowadzają te opakowania na rynek w Polsce, ponoszą koszt zaledwie 5 euro za tonę tych odpadów w przypadku tworzyw sztucznych, gdzie w innych krajach mówimy nawet o kwocie 650 euro. Warto, abyśmy też przyjrzeli się poziomom recyklingu tych poszczególnych opakowań. Najlepiej z nich, jak Państwo widzicie na slajdzie, radzi sobie aluminium, bo tutaj mamy około 80%, jeżeli chodzi o te poziomy recyklingu. To są oczywiście dane oficjalne. Jeżeli chodzi o szkło, mamy niewiele ponad 60%. Na trzecim miejscu jest butelka PET z 43%. I tak naprawdę, szukając rozwiązania, widzimy jakby dobre przykłady, które już funkcjonują za granicą. Możemy powiedzieć, że jednym z dwóch tych kluczowych rozwiązań jest oczywiście stworzenie właściwego systemu odpowiadającego realiom, systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, nad czym obecnie pracuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, jeżeli chodzi o projekt ustawy, jak również coś, o czym dzisiaj właśnie rozmawiamy, czyli system kaucyjny na jedno i wielorazowe opakowania po napojach, który już istnieje i dobrze radzi sobie w 10 krajach Unii Europejskiej, gdzie kolejne 6 deklaruje rzeczywiście wprowadzenie na przestrzeni paru lat również tego systemu u siebie. Dlaczego kaucja? No, patrząc oczywiście na te kwestie wzrostu selektywnej zbiórki, tutaj możemy osiągać bardzo wysokie poziomy, podobnie z przekazywaniem tych opakowań do recyklingu. Jeżeli oczywiście będziemy rozmawiać o opakowaniach wielokrotnego użytku, to
zobaczymy, że mocno może nam spaść emisja CO2 w stosunku do opakowań jednorazowych. Oczywiście kluczowe dla nas będzie to, aby przeciwdziałać przenikaniu tworzyw sztucznych do środowiska. W skali globalnej możemy wtedy mówić o znacznym ograniczeniu ilości tych opakowań lądujących w morzach i oceanach, bo tutaj wyliczenia są nawet 40%. Bardzo duże znaczenie będzie to miało również dla branży recyklingu. Na dzisiejszym spotkaniu nie będziemy rozmawiać o kondycji branży recyklingowej w Polsce, natomiast to rzeczywiście byłoby bardzo duże wsparcie, jeżeli chodzi o pozyskiwanie rzeczywiście dobrej jakości materiału. To oczywiście dobry przykład wdrożenia zasad rozszerzonej odpowiedzialności producenta, o której wspomniałem już wcześniej, ale także coś, co jest bardzo, ale to bardzo ważne, to jest spełnienie tego, czego oczekują tak naprawdę Polacy, bo jeżeli przyjrzymy się badaniom, które były prowadzone w ubiegłym roku i również w tym roku, to zobaczymy, że ubiegłoroczne badanie z lipca Kantara pokazuje, że 94% Polaków popiera wprowadzenie systemu kaucyjnego. Tegoroczne badanie Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej pokazuje, że rzeczywiście 19 na 20 Polaków, czy też Polek, jest za tym, aby ten system kaucyjny w Polsce się pojawił. No i tak, żeby już mieć pewność, jak rzeczywiście wygląda ten odbiór Polaków, jeżeli chodzi o kaucję, to my sami przeprowadziliśmy w ubiegłym roku takie badanie, które właśnie pokazuje, że 88% Polaków uważa, że w Polsce powinien być prowadzony system kaucyjny na opakowania jedno i wielorazowe. My tych pytań zadaliśmy tam trochę więcej, więc tutaj zachęcałabym Państwa do odwiedzenia naszej strony, o której powiem na końcu. Aby pokazać, jak duże jest to poparcie społeczne, możemy przyjrzeć się petycji, która została złożona na ręce ministra klimatu, pod którą podpisało się ponad, na ten moment, ponad 13 tysięcy ludzi. My też w obecnych czasach, z racji też jakby warunków, mocno stawiamy na kontakt przez media społecznościowe, który pokazuje, że również tam ponad 11 tysięcy ludzi w ostatnim czasie powiedziało tak dla wprowadzenia systemu kaucyjnego w Polsce. Tutaj macie Państwo zdjęcie z jednej z wizyt studyjnych, którą odbyliśmy między innymi właśnie na Litwie, Estonii i w Norwegii. To zdjęcie też tutaj, myślę, że przy okazji tego zdjęcia warto nawiązać do tego, że z perspektywy konsumenta zwrot takich jednorazowych czy opakowań wielokrotnego użytku może następować w tym samym punkcie handlowym. Na naszej stronie kaucyjny.pl stworzyliśmy taki zestaw cech dobrego systemu kaucyjnego. Ja myślę sobie, że tutaj powiem o kilku elementach, ale tak bardzo szybko, bo to szerzej będzie omawiane za chwilę. Na pewno postulowalibyśmy to, aby ten system obejmował wszystkie trzy frakcje, tak żeby on był jakby sprawiedliwy dla wszystkich tych rodzajów materiałów, które zostają wprowadzone na rynku, czyli tutaj mówimy o plastiku, szkle i metale. Na pewno chcielibyśmy, aby pojawiły się zapisy, które pozwolą na objęcie systemem kaucyjnym zarówno opakowań jednorazowych, jak i wielokrotnego użytku. Oczywiście ten system powinien być scentralizowany, powinien być powszechny, powinien być obowiązkowy dla wszystkich producentów tych opakowań, o których tutaj mówimy. I na koniec, bo czasu jest niewiele, na koniec chciałam pokazać Państwu zdjęcia z audytu plaż, który został przeprowadzony w jeden weekend przez nas, naszych współpracowników, pokazujący, jak z gigantycznym rzeczywiście problemem musimy się zmierzyć. Opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metalu, opakowania szklane, to wszystko, co rzeczywiście ląduje w środowisku, wyrzucane przez ludzi, którzy właśnie nie mają możliwości zwrotu tych opakowań do systemu kaucyjnego. Czekamy 7 lat na właściwy ROP. Mamy nadzieję, że dzięki temu, iż Ministerstwo Klimatu i Środowiska powołało taki zespół roboczy, w którym również jesteśmy, dotyczący tego, jak ten system powinien wyglądać. No mamy nadzieję, że zapisy dotyczące tego systemu również znajdą się chociażby w takiej podstawowej formie w ustawie dotyczącej ROP. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo za wstęp, za nakreślenie problematyki w Polsce. Serdecznie zapraszam profesor Hani Mura ze Sztokholmskiego Instytutu Ochrony Środowiska.
i cieszymy się na prezentację, która przedstawi nam kontekst systemów kaucyjnych w Europie. Bardzo serdecznie zapraszam. Yeah, hello to everyone. My name is Harri Moora and I'm working for Stockholm Environment Institute Tallinn Center and have had pleasure to be part of the, let's say, development of the deposit system in other countries. I started my, let's say, research career when Estonia started to develop its deposit system, and at that time it was the first country outside of other Nordic countries, plus Germany. And I think this journey gave us a very good experience on what are the issues around the deposit system, what has to be taken into account. And today it's very timely to talk about deposit systems simply because we are entering into the new circular economy dimension, so to say, and we see that the deposit system offers a very, very good tool to contribute into the circularity of the packaging landscape. And I think Poland has excellent situation now in the same way as we at that time learned from the Nordic countries and their experiences. Poland has excellent opportunity to learn from current experiences. And I see that you have an excellent chance to become really the best of the best in Europe and become a really a deposit role model for other countries. So that's why it's important to really learn and see how the other deposit system have been developed, what are the important elements and what are the important issues around that. So this is exactly what I tried to give you now as a very quick overview, and my colleague Rauno Raal will then later on give you an overview of the financial model and possible recommendations for Poland to continue on that journey. But before I jump into the main elements of the deposit system, it's maybe important to once again highlight what are the drivers, why we are talking about deposit system for beverage packaging today in European Union. Of course, one important issue is the driver which comes from the legislation, EU legislation, which in a way supports the circularity, as I said before. But I would say often this littering issue has not been taken into the focus so much. I feel that the deposit system, based on our experiences, at least here in Estonia, this littering, the avoiding the littering is very, very important. And as far as I understood from previous presenter, this is definitely one of the problems which also Poland has to tackle and see what are the possibilities on how to reduce this littering. Many studies in European Union show that that beverage packaging, especially the plastic bottles, they contribute into the littering in a significant amount. So 30 up to 50%, it depends on, of course, areas can be of the litter can be beverage packaging, as I said, mainly plastic bottles, but also metal and glass bottles. I remember just before we introduced the deposit system in Estonia, we made a roadside litter study just to check how much of beverage bottles and cans we can find from roadsides. And this is the typical place where people tend to throw their bottles if they have consumed them and there is no really convenient collection system around. So it turned out that 80% of litter was basically beverage bottles and cans. And we repeated this study 2 years after the deposit system was implemented, and it turned out that the deposit beverage bottles and cans, the share of those packaging dropped below 10%. So it's very clear evident that really deposit system has a very significant impact to improve the littering problem and really avoid it by providing very clear and understandable monetary incentive for people to really take it to the system, which allows very convenient collection and recycling rates. But from the other side, of course, if we look from
purely from the state perspective, then of course we see that several drivers, legal drivers, especially when it comes to the packaging directive, we know that by 2030 we already have to ensure 70% of recycling rate, and maybe even more important to stress, this is the single-use plastic directive, which actually introduces very strict or very demanding target for plastic bottles. So basically, if we talk about plastic bottles, then latest by 2029, we have to ensure that 90% of such bottles has to be collected. And here, the question on how to do that, deposit system very clearly provides a very efficient kind of system to do that. And one more important issue which comes from single-use plastic directive, this is the requirement that certain percentage of plastic has to be recycled back to the bottle. So bottle-to-bottle recycling is the target, so that we really go to the more valuable or high-end recycling, not really downcycling the materials that we collect, which often also happens with packaging materials. So basically, by 2025, 25% of recycled plastic has to be recycled back as bottle-to-bottle, and by 2030, it's even higher, 30%. So you see, there are definitely certain drivers and incentives, both from state perspective, but also from local municipalities and citizens, to really go for the deposit system. And just to summarize quickly some of the positive aspects or highlights, once again, what could be this, how the deposit system can contribute into these problems that we face today. Again, littering, about that I already mentioned, very high collection rate. It's quite normal that the deposit system can provide you up to 98% collection or return rate, which is basically impossible to achieve with any other collection systems. The other thing which is important to mention is that the collected materials is very, very, very clean and really provides very good opportunity for high quality material recycling. So the deposit system also allows, for example, in Estonia, the experiences show that you can also separate different glass according to the color and other types. So basically, this is very, very good material and contributes into the local recycling industry development. And I know that in Poland, Poland has very important, it's very important hub for recycling. I think the deposits provide very good incentive for Polish recycling industry. And then, of course, which is in a way... Excuse me, Harry, we have a technical challenge. Czy ja mogę prosić wszystkich panelistów i uczestników o wyłączenie dźwięku, ponieważ tłumacze słyszą ten dźwięk w tle i ciężko jest im wykonywać swoją pracę. Serdecznie dziękuję. Only you, Harry, can talk now. Good. I hope that this is the case. Thank you. Anyway, so what we also have seen here in Estonia and also Lithuania, it's in a way good to provide some sort of monetary incentive for people, especially in those areas where the environmental awareness is not so high. We see that this really provides a mean to really bring back those potential bottles that might end up into the environment. And this is especially the case when we talk about beverages, soda, beer, low alcohol drinks, because often people consume them outside of the home. And then when there is no really convenient collection system nearby, this type of packagings often tend to enter into the, or leave to the environment. And then, of course, it's very important, and this is also can be seen in Estonian case, that the deposit system provides really a possibility for reusable packaging. So all countries which have the deposit system, we can see that the share of
reusable, refillable bottle share is relatively high. And this is very important, again, from the circularity perspective, because the overall aim should be avoidance of waste generation. So the reuse as a keyword is something which has to be more introduced into the packaging area as well. And then finally, of course, this system is very transparent. It gives for the state a very good overview to really monitor and see. Basically, the system allows to count each single packaging and also provides very, very good opportunity to see what is the real recycling and collection rate. Often we don't know what is this, especially when it comes to container collection system. But of course, there are several challenges. For example, the system is quite complex and provides certain potential for fraud. If this system is not well controlled and designed accordingly in the very beginning, there are also various interests and various stakeholders. This makes the system implementation in the very beginning quite a bit difficult, or let's say complex, it's a better word. And this requires certain really well-established system to coordinate it. So it's simple for consumers, but in a way it's a bit complex for the system perspective and for those main stakeholders who have to set it up. Let's then have a quickly look on those main elements. But before that, just to stress that that from consumer point of view, it's very easy. And this is, I would say, for the success point of view, very important, so that you really, as a consumer, know that you take back your bottles to the closest shop, you get back your deposit. And in a way, this is also a very good incentive, so that that these packagings all really reach back to the point and then further on to the recycling, as it has to be in a very high level. I would like to stress one more issue that which is often questioned, so, and which is a fear from especially retail sector, that it could look like additional element or item for the price, but this is not so. In retail, or let's say shops, the deposit rate has to be very clearly separated from the real or the actual price of the product, so that it's clear for consumers that this is not additional element of the cost of the product. There are different ways and means on how to then organize this take back system. Majority of those systems have now started to go more for automatic take back, and this can be organized in a very nice way. Basically, as you can see, these examples are from Estonia. You see that these collection points near or in shops are very clean and convenient. So this automatic system, by using reverse vending machines, this is something which also allows or provides the efficiency for the system. And the other option is if you don't have a space in the shop, you can always install a kind of outside kiosk. And this is an example how it is done in Estonia and in Lithuania. Again, it's quite convenient, easy to install such kiosks near shops where there is no space for providing a collection. Or the third thing, which is more commonly used in rural areas on small kiosks, this is the manual collection. And as I said, the manual collection in advanced systems is quite so small, up to 10% usually. But it's also technically well organized and can be done very quickly and doesn't take too much from staff. When it comes to the system setup, then we really have to stress here that it's very important that there is a certain central deposit system organization, and this is the key. This organization plays a key role in the whole system functioning. And then, of course, key members of this system are the industry, or the producers, fillers, and then, of course, retailers. This is the triangle which is has to be implemented into the system. And I show here the recyclers, which often in other collection systems might play a kind of important role. Here in the deposit system, they are rather
cooperation partners. They are not really members of the system. They are the ones who then receive collected packaging materials and then and provide further final treatment. So how this deposit system or the organization is usually set up, there are different ways on how to do that, but it's very important to stress that it has to be based on producer responsibility principle. So basically, this is important so that the responsible parties are involved. So through the responsibility, they also put their interest into the development and functioning of the system. And they also, if they are involved into the organization setup, they are also very interested to keep the costs as low as possible so that the overall efficiency is best, the best, or let's say, ensured, so to say. And then in Lithuania, the organization is established by those three main stakeholder groups, three organizations representing then producers, fillers, and retail sector in Estonia. And this is divided, the ownership is divided equally, so basically one third to everybody. And in Estonia, it is split between four similar organizations who represent those key stakeholders or members of the system. Very briefly now, just to go through some of the main aspects and elements of the system, starting from mandatory versus voluntary setup, and then issue related to the setup of the system, whether it should be single or multiple system, centralized organization, how it has to be organized, and then of course finally the practical operational part, which is related to collection, how to organize it, retailers via retailers or some other actors. And then finally, what are the main packaging types and materials which most commonly belong to the deposit system. And then based on now experiences of those other deposit systems and how it is mainly introduced from the legal perspective, then it can be divided into two approaches. So in Scandinavia in the early times, of course, government ministry introduced a kind of high tax, which was a kind of incentive for producers and other actors to set up the deposit system. So it's like a little bit like incentivizing the setup of the system. But let's say in Estonia and Lithuania, this was mainly a kind of mandatory approach directly by introducing this requirement via legislation. But all in all, both approaches in a way ensure that this is still kind of a mandatory approach, because the burden is too high. Let's say if we talk about Scandinavian approaches, then the burden is too high. So it's definitely can be taken as a mandatory approach, so that you really have to go for the deposit system. And this applies mainly, of course, on one-way packaging. So this is very important that the government really sets a clear framework for establishing the system in a way, and it has to be strong enough so that it really pushes relevant actors to really set up this type of system. And then there's always a question whether there has to be one system or several systems. Basically, it's one of the key issues, and the experiences show that it's always better to have a single system per country, because it's really a question of efficiency, both financial as well as operational. It is also issue related to convenience of consumers. So basically, most of those countries who have implemented the deposit system, they have set up single system for that. For example, if you have the main problem of having several systems is something which clearly doubles the cost immediately, clearly creates lots of confusion, and clearly doesn't allow to have a clear, transparent system for the country. So that's why single system is always,
recommended, and this is also the reason why most of the countries have implemented it in this way. As always, there's next question is on how to set up the centralized system, and of course it's always better, and the experience is very strongly support that there has to be a centralized deposit organization which takes care of all of these aspects related to the administration and coordination of the system, starting from really setting up this system, from collection of fees, industry fees, paying compensation fees for retailers for organizing the take back in their premises, and then of course administrating the issue related to collected materials, developing the system, and then overall communication and reporting to relevant authorities. So that's why it's very important that that the system is centralized, run by one organization. And as I said earlier, it's important that it's based on EPR principle, and this kind of issue where the monopoly is a threat for the system, it has been disputed early times also in European level, but now it's clear that there is no really confrontation or let's say problem with any regulations on European level when it comes to competition. So it is totally possible, but it has to be based on producer responsibility principle, and it has to be clearly a non-profit organization. And then when it comes to collection, then it's, of course, most of the systems rely on collection via retailers. And this is the most convenient and easy system for consumers. It also provides synergies because basically when bringing the products or let's say beverages to the shop, you can easily integrate the logistics systems. Again, this helps to reduce the cost of the system. And it also provides a kind of convenient system for consumers. When they go to their shop, they bring their bottles back to the same shop where they buy their products or let's say drinks. And then of course, this is should be compensated, this collection costs should be compensated, and usually then this central organization pays specific agreed retail handling fee for retailers. And then finally, when it comes to the packages, then most of the countries have focused on packaging, which takes into account two aspects. First of all, the type of the product. And usually this is non-alcoholic beverages and low alcoholic beverages. This is one way, and with a combination with materials. And normally this is either metal cans or not either, but usually these three material types are included: metal cans, plastic bottles, and glass bottles. So this is the combination on how this has been covered. Of course, there has been some discussion whether it can be opened for other materials, but I think this is the set which provides very good basis for the system, especially when to start to develop this system. And it has been the system has been designed, and all the experiences show that this set of packages and types of products is the best one, what can be the basis for the deposit system. And then very quickly, just to wrap up main key issues that I tried to give you very shortly. The system should be preferably a single system for the country based on not for profit principle. It's very important that those who have any way legal responsibility on organizing the collection and recycling of the packaging, meaning the producers, they have to be involved, plus other key partners, and in this case this is retail sector. It's very important that the setup and the fee structure is transparent and provides very equal
basis for all actors, both for bigger and small ones. That's why it's important that that everybody are involved, so that it's not only an organization set up of few companies or actors, but it has to be based on wide range of different actors. It's important that the deposit has the right level, meaning that it really provides incentive to bring it back to the collection point, but it can't be also, it's not good that if it's too high. So it's again easy to see what are the other examples from other countries. And Rauno will tell you a bit more about that. And then all this should be based on very clear and concise legislation, which is actually the task of the government or the ministry, in your case, as I understand, to really set a clear but meaningful legal framework, which really allows to implement a well-functioning system. This is all shortly from my side, and I hope that I didn't take too much time, but as I understand, we will come back to that. Rauno will give a short overview about financial part of the system, specifically when it comes to the Polish content. And later on, we have hopefully also time for questions. Thank you. Thank you very much. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Witam serdecznie pana Roberta Szymana. Panie Robercie, może pan już zacząć dzielenie swoich slajdów. Pan Szyman reprezentuje Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych i dzisiaj poprosiłam go o komentarz na temat pożądanych cech systemu kaucyjnego w Polsce, może w kontekście właśnie tych europejskich doświadczeń i oczekiwań strony przemysłu w Polsce. Dziękuję i zapraszam do udzielenia prezentacji. Szanowni Państwo, witam Państwa, dzień dobry. Jeszcze włączę pokaz slajdów. W zasadzie większość z tych istotnych kwestii powiedzieli moi poprzednicy. Tutaj dość skutecznie wyczerpali temat dotyczący, jak powinien wyglądać system depozytowy, jak on powinien, przez kogo powinien być zarządzany, na jakim obszarze powinien działać, jakie opakowania powinien objąć. Ja tylko chciałbym ze swojej strony wskazać pewne istotne również elementy. Przede wszystkim, czy możemy się bez niego obejść? I to jest podstawowe pytanie, ponieważ niewątpliwie system depozytowy generuje dodatkowe koszty i tu co do tego nie ma dyskusji, ponieważ oprócz sprawnie działającego systemu zarządzania odpadami tworzy tak zwany równoległy strumień zarządzania odpadami butelek. Niemniej jednak wyniki, jakie osiągają kraje, które wprowadziły ten system, to wychodzi średnio około 91%. Oczywiście można by sobie zadać pytanie, jak w takim razie robią to Belgowie czy Czesi, którzy nie mają systemu depozytowego, a również osiągają bardzo wysokie wyniki. Pewnie można by było to zrobić bez systemu depozytowego, gdybyśmy mieli bardzo zdyscyplinowane i świadome społeczeństwo, ale póki co jest tak, jak jest. Więc w przypadku naszego kraju będziemy niestety zmuszeni wprowadzić ten system, aby dojść do pewnych poziomów odzysku opakowań. I tutaj ja nie chciałbym dyskutować na temat tego, jakie są zasadnicze poziomy odzysku butelek, bo różne analizy wskazują różne dane. Ja te dane pozyskałem od recyklerów. Sądzę, że one są w miarę solidne. Jakkolwiek, jeżeli chodzi o opakowania szklane, to weźmy pod uwagę, że tutaj są opakowania szklane, czyli nie tylko butelki. Ja sądzę, że butelek jest mniej niż 57%, jeżeli chodzi o szkło, patrząc chociażby, jak zaśmiecone są lasy. Z drugiej strony, dlaczego ten system powinien istnieć? A to dlatego, że około 40% napojów konsumujemy poza miejscem zamieszkania, więc poza naszymi systemami zbiórki odpadów. Tu jest dość istotny element. Poprawa stanu środowiska niewątpliwie, jak wiemy, zadziała, jeżeli kaucja będzie tym bodźcem skutecznym do tego,
aby zabierać butelki z miejsc rekreacji czy też miejsc parkingowych. Kształtuje również tego rodzaju system dość skutecznie pozytywne postawy konsumentów. Jeżeli chodzi o w ogóle o system kaucyjny, to w moim mniemaniu nie powinniśmy jednak w pewnym sensie traktować go jako lekarstwo na całe zło. Z jednej strony jest to problem tego typu, że opakowania w ogóle w strumieniu odpadów komunalnych, to jest około 20%, jak podaje Deloitte. Z kolei opakowania, jeżeli chodzi o opakowania konsumenckie, czyli te butelki konkretnie, to jest tylko 45% wszystkich opakowań. Więc jakbyśmy dobrze policzyli, a z kolei butelki to jest 30% opakowań w ogóle wprowadzanych na rynek jednostkowych. Więc jeżeli system kaucyjny oczywiście załatwia problem, ale problem tylko bardzo częściowy. Więc cały system kaucyjny w moim mniemaniu powinien być wyłącznie nadbudową sprawnie działającego systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, który spowoduje prawidłowe zarządzanie odpadami konsumenckimi w kontekście nie tylko butelek, ale również innych opakowań do żywności. I wtedy ten system jakby towarzyszy systemowi rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Oczywiście, żeby był skuteczny, musi być łatwo dostępny, o czym mówili również Państwo poprzednicy moi, no i powinien obejmować oczywiście cały obszar kraju. Jakie opakowania powinny być objęte systemem kaucyjnym? W moim mniemaniu jak najwięcej opakowań, jak najbardziej skorzysta na tym środowisko. Czyli zarówno opakowanie szklane, z tworzyw sztucznych, metalowe, jak i inne, chociażby wielomateriałowe. Jak odniosę się również do analizy Deloitte'a, który wskazuje, że właśnie opakowania wielomateriałowe zyskują najwięcej na systemie depozytowym, ponieważ wzrost z poziomu około 27% bodajże do prawie 90% powoduje system kaucyjny. To też należałoby wziąć pod uwagę. W moim mniemaniu powinno się objąć zarówno butelki po napojach bezalkoholowych, jak i po napojach alkoholowych, ponieważ jak spojrzymy z naszego doświadczenia, wiele tych, zwłaszcza po napojach alkoholowych, znajduje się w środowisku. Sądzę, że pojemność przynajmniej do 3,5 litra to są te opakowania, które znajdują się w środowisku. Nie sądzę, aby był sens obejmowania opakowań większych, ponieważ one nie stanowią jakby przedmiotu zaśmiecania. Tak samo jeżeli chodzi powiedzmy o butelki po mleku. Butelki po mleku, jak wiemy, nie są przedmiotem spożywania poza miejscem zamieszkania, a ze względu na to, że jest to przedmiot podstawowej potrzeby, może powinny być zwolnione. Zresztą jak spojrzymy na systemy kaucyjne w tych krajach, w których już obowiązują, tam butelki po mleku są zwolnione z kaucji. Jaki powinien być obszar funkcjonowania oraz inne elementy, które tworzą ten system, aby był sprawny i skuteczny? Oczywiście tutaj moi poprzednicy wiele o tym mówili. Ja chciałbym tylko wspomnieć na ten temat, czy należy obejmować opakowania zwrotne systemem kaucyjnym. No tutaj jest szereg różnych opinii na ten temat. W moim mniemaniu nie jest to konieczne. Opakowania zwrotne świetnie sobie dają radę bez systemu kaucyjnego. W tej chwili około 50% butelek do piwa to opakowania zwrotne. Z pewnością, aby zachęcić producentów do korzystania z tych opakowań, należałoby stworzyć pewne jakieś programy zachęcające do tego. I niewątpliwie moglibyśmy w ten sposób wpłynąć na zwiększenie strumienia tych opakowań, które zgodnie zresztą również z moimi informacjami są najlepszą opcją dla środowiska. Jeżeli chodzi o operatora systemu, to tutaj mój poprzednik świetnie to przeanalizował. Powinna być to niezależna organizacja non-profit i powinna oczywiście skupiać tych producentów napojów w opakowaniach
którzy wprowadzają te opakowania i będą tak naprawdę również finansować ten system, ponieważ system, jak wiemy, również doświadczeń innych krajów, nie sfinansuje się w zupełności bez dodatkowych wkładów producentów. Tu jest jeszcze istotna sprawa, że system powinien być brać pod uwagę specyfiki handlu detalicznego i dopuszczać udział innych uczestników rynku. Tak jak u nas jest bardzo dobrze zorganizowany system zbiórki puszek przez skupy, nie sądzę, aby był sens, aby tych uczestników, którzy już funkcjonują, wykluczyć z rynku, więc należałoby to także wziąć pod uwagę. Jeżeli chodzi o małe sklepy, no to wprowadzanie na przykład obowiązku montowania tam maszyn do zbiórki automatycznej, no w pewnym sensie byłoby poważnym utrudnieniem, zwłaszcza gdyby te sklepy miały je sfinansować, ponieważ jak wiemy, najniższy koszt maszyny do zwrotu butelek to jest około 75 tysięcy dla małej jednostki. Jeżeli chodzi o finansowanie systemu kaucyjnego, no to mamy tutaj trzy strumienie finansowania. Niezwrócone kaucje, które powinny zasilać ten system, wartość odzyskanego surowca, które jednak, jak wspomniałem wcześniej, nie zamykają jakby kosztu całego kosztu funkcjonowania sprawnego systemu, więc powinien być także trzeci strumień dofinansowania przez wprowadzających napoje w opakowaniach na rynek. Odniosę się tylko także do wysokości kaucji, która z jednej strony nie powinna być zbyt wysoka, aby nie stanowić bariery do zakupu, również powinna być jednak tak zorganizowana, aby nie zmieniać jednak struktury opakowań i nie promować pewnych typów opakowań, czy też pewnych pojemności opakowań. Do tego służą inne narzędzia, które są zaszyte, jak to można powiedzieć, w systemie rozszerzonej odpowiedzialności producenta, a ten system powinien jedynie być sprawiedliwy dla wszystkich wprowadzających napoje w opakowaniach na rynek i powodować wzrost zbiórki i selekcji odpadów. To tyle, proszę Państwa. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo dziękuję, Panie Robercie. Mam nadzieję, że widać teraz mój ekran. Jeszcze spróbuję tutaj się pokazać, przepraszam, żeby tutaj tłumacze mieli możliwość pracy w komforcie. Jeszcze muszę tutaj podzielić ekran. Dobrze, jeszcze raz wykonam dzielenie ekranu. Mam nadzieję, że teraz Państwo widzicie. Chciałam troszkę przyspieszyć, ponieważ te wcześniejsze prezentacje zajęły nam troszkę więcej czasu, ale równocześnie nakreślić Państwu ramy prawne systemu kaucyjnego. Oto ważne obszary tematyczne, które muszą być uregulowane przez właściwe ustawy i rozporządzenia. Będziecie to mieli Państwo w materiałach, także nie będę tutaj wchodziła w szczegóły. Tutaj chcę tylko zasygnalizować jedną ważną rzecz, że to będzie prawodawstwo na dwóch poziomach, na poziomie pierwotnym i wtórnym. Oczywiście takie kwestie jak wprowadzenie, zakres terytorialny, minimalne poziomy zbiórki, to wszystko musi być na poziomie ustawy pierwotnej, natomiast to, co się będzie zmieniało, czyli na przykład wysokość kaucji, ona będzie z uwagi na uwarunkowania ekonomiczne, społeczno-ekonomiczne na przykład musiała wzrastać, to może być regulowane rozporządzeniem. Tutaj w tym miejscu chciałabym też zaznaczyć, że bardzo ważne jest zwolnienie kaucji z VAT-u. Większość krajów w Europie zwalnia kaucję z VAT-u. To się musi zadziać właśnie na poziomie ustawy pierwotnej, bo no, oczywiście tego nie można zmienić rozporządzeniem. Kaucja nie generuje dodatkowej wartości i absolutnie z VAT-u powinna być zwolniona. Idźmy dalej. Terytorium, no to jest oczywiste, to musi być przedmiot regulacji na poziomie pierwotnym. Teraz zakres materiałów i produktów. Widzicie Państwo tutaj przykład z Estonii, opakowania wielorazowe.
zwrotne opakowanie, jednorazowe. Jakie to są opakowania, czyli metalowe, szklane i plastikowe. I oczywiście zakres produktowy. To był zakres pozytywny, natomiast jeszcze dobrze też przewidzieć zakres negatywny, czyli to, co do systemu nie wchodzi, na przykład oczywiście napoje, które są sprzedawane w samolotach, które są przeznaczone na eksport i tutaj też wyłączenie obejmuje pewną wielkość, tak? Czyli zazwyczaj powyżej 3 litrów i poniżej 100 ml. Bardzo dobrze uregulowane i szczegółowo muszą być obowiązki wszystkich uczestników rynku. To jest system, który działa na terenie całego kraju, który dotyczy bardzo wielu uczestników rynku i trzeba to bardzo szczegółowo dookreślić na poziomie ustawy. Tutaj Państwo macie przykład ze Słowacji, obowiązki producentów, tak, czyli oni inicjują kaucję, muszą się zarejestrować u operatora systemu i pokrywają wszystkie koszty. Więcej tutaj tych punktów znajdziecie Państwo w materiałach. Kluczowe jest oczywiście określenie obowiązków dla jednostek handlowych. Tutaj podaję Państwu przykład z Litwy w zakresie odpadów opakowaniowych zwrotnych po napojach. Tu sklepy, które przekraczają 90 metrów kwadratowych, powinny przyjmować te opakowania, natomiast w zakresie odpadów opakowaniowych jednorazowych to jest 300 metrów kwadratowych. Zawsze takie wyłączenia będą oczywiście uwarunkowane sytuacją w danym kraju. No, na przykład w Rumunii prawdopodobnie wszystkie sklepy będą zobowiązane przyjmować opakowania, ponieważ no, za duży jest tam za duży strumień sprzedawany w sklepach tak zwanych handlu tradycyjnego. Tutaj przeskoczyłam. Oczywiście istotne też jest wyłączenie, tak? Czyli wyjątki, kiedy tych opakowań sklep nie będzie przyjmował. To jest przykład z Finlandii, ale również przekopiowany do ustawy estońskiej, który mówi o tym, że oczywiście mały sklep absolutnie nie może przyjąć nagle całej ciężarówki, tak, wyładowanej butelkami, bo to nie miałoby sensu, czyli w kontekście ilości sprzedawanych produktów objętych kaucją sklepy oczywiście nie muszą mieć obowiązku przyjmowania zbyt dużej takiej ilości. Kwestia minimalnych poziomów zbiórki, bardzo istotna. Tutaj przykład prawodawstwa uchwalonego w maju w Szkocji, minimalne poziomy zbiórki. Nikt oczywiście nie oczekuje od operatora, że uzyska 90% w pierwszym roku funkcjonowania systemu. To się dzieje stopniowo. Tutaj są określone te poziomy 70%, 80%, 90% w trzecim i kolejnym roku funkcjonowania systemu. Przy czym, jak Państwo widzicie w tej dolnej części przepisu, minimalny pułap dla opakowań to 85% liczby sztuk opakowań objętych systemem. Wysokość kaucji. Jak już wspomniał wcześniej pan Robert Szyman i pan profesor Hanimura, to jest kluczowe dla systemu, tak? Kaucja nie może być za niska, musi motywować mieszkańców do oddania opakowań w punktach zbiórki, natomiast też nie może być za wysoka. Taką sytuację mamy w Niemczech i to doprowadziło do tego, że potrzebna jest tam zastosowania dodatkowego zabezpieczenia, które jest kosztowne. Ustawa również wypowiada się na temat i rozporządzenia na temat oznakowania. Dla konsumenta to oczywiście jest symbol systemu kaucyjnego. Dla operatora systemu kluczowy jest kod kreskowy, który na podstawie którego raportuje się ilości wprowadzone na rynek i na podstawie którego zbiera się dane na temat zebranych opakowań. Obowiązki operatora systemu kaucyjnego, to już nie będę wchodziła w szczegóły, oczywiście eksploatacja systemu, organizacja logistyczna, transportowa, opłacanie jednostek handlowych, więcej przeczytacie Państwo w materiałach. Obowiązki operatora w Szkocji, też bardzo ciekawa lektura prawodawstwa z maja, to zachęcam, linki są podane na końcu prezentacji. Oczywiście, żeby system działał i żeby prawo działało, to prawo nie może być bezzębne i do tego
Tutaj istotne są kary przewidziane za wykroczenia, za oszustwa. Też odsyłam Państwa do ustawy ze Słowacji, z kraju sąsiadującego. Wejście w życie jest istotne, oczywiście w zależności od rodzaju przepisów one będą wchodziły w życie z różną datą. Na końcu zawsze jest to ostateczne wprowadzenie systemu, tak? Najpierw operator systemu uzyskuje licencję, zbiera producentów, organizuje system, a dopiero potem jest wprowadzany system. Kaucyjny, organy nadzorujące, ich lista i katalog też jest wskazany na poziomie ustaw i przepisów regulujących kaucję. O zwolnieniu kaucji z VAT już mówiliśmy, to się dzieje we wszystkich krajach. Kaucja jest zwalniana, to nie jest coś, co generuje wartość dodaną, więc jest zwalniana na poziomie tej ustawy pierwotnej. I teraz proszę Państwa też, co się dzieje, Pan profesor Hanimura wspomniał o systemach fakultatywnych, to jest Norwegia, to jest Finlandia. Też na końcu tej prezentacji znajdziecie Państwo linki do różnego rodzaju ustaw, między innymi właśnie do tej fińskiej. Tam system nie jest obligatoryjny. Producenci mogą albo zapłacić 0,5 euro za litr wprowadzonego produktu, albo przystąpić do systemu, ale mimo wszystko, że ten system nie jest tam obligatoryjny, jest bardzo ściśle określone, są ściśle określone obowiązki podmiotów, uczestników rynku, bo inaczej po prostu byłoby to wielkie zamieszanie. Tutaj wskazuję przepisy w zależności dotyczące ustanowienia systemu kaucyjnego, obowiązki stron, uczestników rynku, oznakowanie opakowań po napojach, jak również obowiązek jednostek handlowych do wypłacania kaucji w przypadku oddania przez konsumentów opakowań. Na różnych, jeśli chodzi o przepisy dotyczące kaucji, to oczywiście mogą być one inkorporowane do ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Na Słowacji mamy przykład, to jest pierwszy w Europie ustawa dedykowana systemowi kaucyjnemu. Tu są dostępne linki, zachęcam do lektury. I teraz tytułem wprowadzenia do naszej kluczowej prezentacji dzisiejszej, czyli kosztów systemu kaucyjnego w Polsce. Chciałabym zaznaczyć, że oczywiście mówimy o kosztach systemu kaucyjnego na opakowania jednorazowe. System kaucyjny na opakowania jednorazowe i zwrotne to są oczywiście dwa oddzielne systemy. Tak? Widzicie Państwo tutaj w lewym górnym rogu schemat działania tych systemów. Opakowania zwrotne jadą oczywiście do producentów, zostają myte, przygotowane do ponownego użytkowania i wprowadzane na rynek. Natomiast opakowania jednorazowe przewożone są, transportowane do operatora, do centrum logistycznego i tam są przygotowywane do procesów recyklingu materiałowego. We wszystkich krajach europejskich, gdzie mamy system kaucyjny na opakowania jednorazowe, punkty zbiórki, i to widzicie Państwo na tym slajdzie również, są wspólne. Załączam tutaj przykład, ale myślę też, że w innych krajach, to jest akurat ze Szwecji, natomiast w innych krajach macie Państwo dokładnie taką samą sytuację. Przychodzimy z opakowaniami zwrotnymi i jednorazowymi do jednego punktu. Jest to ta sama nazwa, ta sama kaucja. Konsument nie jest zmuszany do wchodzenia w dwa różne miejsca. I zwracamy te opakowania do tego samego punktu zbiórki. Natomiast oczywiście te opakowania mają z takiego punktu zbiórki dwie różne drogi. I dlatego też w takim studium koncepcyjnym, które wykonała dla nas firma Earthcare, będziemy się skupiali na systemie na opakowania jednorazowe. Natomiast ponieważ ten punkt wspólny zbiórki jest jednakowy, pan Raal przedstawi również to, co dotyczy tego systemu, czyli koszty inwestycyjne związane
ze zbiórką opakowań jednorazowych i wielorazowych. Zapraszam do tej kluczowej prezentacji. Ja muszę teraz wyłączyć swój ekran i kamerę i oddaję teraz czas dla pana Rauno Real z Estonii. Bardzo proszę. Hello, quick feedback. Is the slides seen? Yes. Okay, so, all right. So my name is Rauno. For 10 years, I was the director of the Estonian deposit system, as well as I have helped to develop the Lithuanian system, your neighbors. And since 2018, for the last 2 years, I have been helping different European countries with deposit and packaging issues. For producers, for retailers, for the government, helping to consult and understand the system logic. First of all, I would like to stress out that we are talking about a concept study. This is not a full business plan, by far not. This is not a feasibility study, but the idea here is to give you the understanding of deposit system finances and putting it into the context of Poland. So, starting off with assumptions. Basically, we took the assumptions based on the standard DRS, meaning to have it included the main categories of products like beer, cider, soft drinks, water, juices, and nectars. At the same time, involved the materials which are in a traditional deposit system, PET, can, both aluminium and steel, and one-way glass bottles. Basically the volumes between 0.1 to 3 liters, which is also quite common. It depends a little bit on the country. Sometimes it's like 0.2 to 3 liters, etc. But as an average, this is the volume of the package which is included in a DRS. So if we look at the global data, 2019 Polish data, we can see that putting the PET can one-way and refillable glass together, we add up to 16.6 billion packages annually put on the market. As the study focuses mainly, and the finances are based on the one-way part, we are talking about 12.6 billion one-way potential deposit packages put on the market in Poland, which is quite a significant number. Now, before we go forward with the finances, we first need to understand the logic, the key elements of the financial logic of the DRS. Actually, the speakers before already a little bit touched upon it, but let's go over once more. From the income side, basically there is three incomes. The unredeemed deposit, meaning if out of 10 packages, 9 are returned, 1 is not returned, and this is called unredeemed deposit. And basically that unredeemed deposit is used to cover the costs of the system. We could also say, in other words, that the non-eco-friendly citizens also actually contribute into this environmental system in that matter. The second part of the income is the sales of the collected materials. Basically, materials are collected, aluminium, steel, glass, plastics, and it is sold to the recyclers. And that part, the revenue of the materials is as also income to use to cover the costs of the system. Now, usually the system is never able to cover its costs together with unredeemed and material sales. So the third important element comes into the game, which is the industry fee asked per each product from all producers and importers who are putting the deposit packages on the market. At the same time, the deposit operator budgeting logic always must be that the net result in the budget is zero. That is the target. Naturally, some year you might make a little plus, some year you might make a minus, but the logic is always zero. If we talk about deposit expenses, the cost side, then clearly the biggest cost is the retail handling fee. It's a compensation paid to the retailers based on the direct costs related to the deposit packages collection. That is by far, depending on the system, it might be even 50, sometimes 70% of the whole cost, but it is a huge part of it. Then it's the logistics costs. Basically, all of these packages, which are
put on the market have to be brought from the collection points, the retail shops, to the handling centers. So there are logistics costs related. And there is also the transport packaging cost, meaning you have to bring these packages with some vessels. Is it a container? Is it a special a plastic bag? And this cost is also calculated in the system. And naturally then there is the deposit system counting centers. Some call it counting, basically handling centers, packages handling, where sorting, sometimes counting, and preparation for recycling is done. And also naturally the administration costs, starting with personnel, ending with marketing campaigns and awareness part. So this is the simple logic regards the income and the expenses of the DRS. Now, coming back to Poland, if we look at this 12.6 billion annual volume, and we model it in the 3 years span, because it's always said that the third year is, you should look at the first 3 years to come to a mature, sustainable DRS. The third year could be considered as a mature one, when all the processes are in order, all the stakeholders know what to do, and the system has gained its stability. So if you put the returns rates behind it, and these returns rates are coming actually from already historically launched deposit systems. For example, in 2016, Lithuania started, which is till today the youngest kid on the block. And their return rate the first year was 72-73%. So the assumption here for Poland is that first year return rate being 73, then carrying on to 84, and as a mature, taking the average return rate to be quite close to 90, basically 89% in year three. Which means that the return volumes in year three will be 11.2 billion packages collected from the market. And now if we look at the table below, then we can also see this mature year three split between materials. You can see the return rates also again based on different running deposit systems, historical experience, that PT and CAN, both aluminium and steel, to be around 90% of return rate, glass a little bit lower, which is always a little bit lower, though deposit can still contribute to a higher return rate in glass, but sometimes it's always issues as it's a bit more heavier, a bit more difficult for the consumer. Some of it gets stuck in the HoReCa, the restaurants sector, etc. But here you can see basically the split also per materials for the put on the market and the return volumes. Based on the mature year. So to cut it short, 12.6 billion put on the market, and with a 89.4% return rate, 11.2 billion collected from the market. Going forward with the assumptions, so if we talk about the deposit value, the golden rule is always, it must be high enough to motivate the return from the citizen side, but it must be low enough to minimize fraud. And that is a postulate that should be always considered. So taking this, for this concept study, we used half of local currency, which is about 11 euro cents, as the assumption for the deposit value. And we used a flat fee deposit value for all the different products and materials. It is quite similar to the Lithuanian deposit level, which is a bit lower, 10 euro cents. And we considered it to be quite a fair one, as the economy is not so different for a Polish one. And these return rates in Lithuania, high return rates, have really proven that there is a balance in the 10 euro cent logic. At the same time, it is always recommended to have for consumers an understanding of rounded and easy numbers, that it wouldn't be too complicated, like let's say it's like 52 cents or something. The consumers want simple understanding. For example, I have 10 bottles here on the table. I have had a little party. This means that I can get 1 euro if each of these is 10 euro cents. So it has proven that the simplicity might seem like a very small detail, but very important from consumer interaction. So to continue the assumptions, so basically we took the Polish market volumes
And at the same time, we took the already functioning Baltic DRS's actual weight per separately available packages. And as a result, we came up with the weight average per package for PT Canon class that you can see in the left part of the slide. Basically, PT being as an average of 34.5 grams, Canon 15.6, and class over 200 grams. So taking this average weight and putting it together with the volumes, we see that annually, based on the global data 2019, 677,000 tons of material is put on the market every year. And here you can also see the split, the class in tons being the highest, naturally because it's quite heavy, PT of 242,000 and can there being in between. Now, if we use the return rates and we use the basically the return volumes and we use the we come to the conclusion of the tonnage received per year from the collection side. This means that in Poland, if we take a mature year free, 591,000 tons of highest quality material is collected. And let's be honest, in a deposit system, 99.9% of it is also in real life recycled, used for new products going for the next cycle, not just on paper or some certificate. So there is huge resource and potential for the development of the local recycling industry, which is in many countries. In Estonia, we are a small country. We always had a demand 10 times, and this is not an exaggeration, 10 times more for this highest quality material compared. We could never provide as much as was wished for. So if we use the prices, average prices of these different materials in spring this year, we came that year free would mean about 137 million euros of material sales revenue in the system, according to this concept study. Now, going forward with the collection infrastructure, first we needed to establish the retail logic, the retail structure, to understand what shops, what sizes of shops are there in Poland. And then looking at the European experience, usually the technical collection, meaning the RVM collection, starts or is possible to use in shops starting with 200, 300 square meters of sales area. So doing this analysis, we basically came up that the RVM locations, not RVMs themselves, but locations could be potentially about 21,000, separate locations. So the other assumption was taken that usually in a DRS, 95% is roughly, 95% is roughly RVM take back, and 10% is manual, 5% is manual. Taking this Polish context, the concept study thinks that 10% is manual and 90% is RVM related. It is a matter of dispute that should be definitely looked into in the future. Maybe it's 85-15, but definitely the manual share is higher in Poland compared to maybe some traditional TRS in Scandinavian countries. So, 21,385 RVM locations, but how many RVMs? Basically, in Lithuania, the average number of RVMs per location is 1.1. If we look at the collection volume per RVM per year, then Lithuanian actual is 0.57 million per year. Per year. For Poland, estimation is 0.62 million collected packages per RVM per year. So basically what we did in this assumption is that we took this 1.1 coefficient from Lithuania. We also adjusted it by this difference of 8% between Lithuania and Poland and came up with a need of roughly 25,000 RVMs. If we look at the average prices, saying, let's say the average price of an RVM being around 20,000 euros, this means that the investment for the RVM collection infrastructure would be in the vicinity of roughly 508 million euros, almost half a billion euros in that sense. So
if we compare Poland, which is 38 million population, to Germany, which is roughly 80 million population, in Germany there is approximately 45,000 RVMs used. So this 25,000 for Poland more or less seems to be in correlation, not so much off the track in that sense. So retail handling fee, here we must start first with a disclaimer, because the retail handling fee is usually determined by a very detailed analysis. All the stakeholders there, the retailers, the producers, it might take even sometimes in worst cases up to a year to establish the concrete costs related to the collection of the deposits. As naturally this was not part of the concept study, so we had to use these numbers. So what we did was that we took the 2019 Lithuanian actual numbers and we correlated them with, we took into consideration the higher salaries level in Poland and came up with this manual and compacted RVM retail handling fees that you can see as seen on the upper part. And now if we look at the full cost, which is one of the highest costs, or actually the highest cost in the deposit system, the retail handling fee, a mature year free, it means 385 million euros of cost annually for the deposit organization to pay out to the retailers. But again, as a disclaimer, these numbers should not be taken as basis for business plan, etc., but should be considered in a local based, very detailed retail handling fee where time studies and all the elements are conducted. Logistics. In Lithuania, we have one counting center, and usually it is said that the maximum radius of one handling center, one packages handling center, from logistics point of view is 200 kilometers. So the average in Lithuania for this one counting center is 143 kilometers. And for Poland, we planned basically 182 kilometers as an average radius and three counting centers. So the cost of this coming up to 75 million per year free from the logistics side. Now about the administration and handling center costs. So basically it is assumed that 0.5% of the revenues without the deposit values naturally is put on the consumer awareness. But in some deposit systems, it's 1% out of the revenue without the deposit itself. But for Polish size, it seemed more logical to have 0.5% put there. At the same time, looking at the Baltics deposit systems, real cost in the handling side, we use the 0.4 euro cents logic and applied it for Poland and came up for a year free of counting center costs in around 45 million euros. And additionally, administration and which is mainly personal related costs, but also IT and other regular costs, about 4 million euros. Altogether, the administration and handling together to be for year three, 50 million euros. And the summarized view. So basically, if to look at this balance sheet or the income statement of a deposit concept, we can see, I think most important is to look at the year three. We can see that the average cost per package, meaning the industry fee, the very lowest line on the right top corner, right bottom corner, is basically the cost per package being roughly about 2 euro cents per package. Naturally, in a DRS, it is usually so that the aluminium can has the lowest cost, sometimes even zero for the industry because of the material high value. Glass always has the highest cost and plastic is somewhere in between. But as an average, we can talk about 2 euro cents per package cost. Now, it is also important to understand the implementation of the deposit system. Usually it consists of two main phases, the preparation, which means the analysis made, is it a concept study, later feasibility study,
It is also the legislation creation, and when the legislation is finally approved by the parliament, then the industry can also make the final business plan when all the details are settled, like the deposit levels, all the rules, etc. And this all takes time. Taken the size of Poland, the significant number of population, it is clear that it takes much more time for the preparation. And in our view, the implementation time could be 24 to 30 months if we talk about normal times. Even if we have to now consider the virus times, maybe we need to consider half a year extra. But basically, based on different countries' experience, we could say that the implementation takes 2-2.5 years in such a sized countries. But of course, we have to consider the special circumstances that we have today. Plus, it is very important to understand that we can't start a new stage before the old one is finalized. As already mentioned, for example, the final business plan can only be done when the final legislation is approved by the parliament, and basically all the details are there to actually build the system. Because until then, there are just too many variables and you need to close them as much as possible. Okay, and of course, when it's cool light time, after that, the system is monitored very closely for 12 months because all the details and data needs to be looked at. It needs to be analyzed from different angles. And usually there is the period of stabilization, first phase stabilization of 12 months after the go live date. So, and let's be honest, after that, there are no more assumptions regarding numbers. There are no more models, but then after 1 year, you have real data coming from the real system that helps to adjust and develop the system in a very, very good manner. So it is a constant development. Of course, you start something based on the concept, but then after first year, you have the real data and you can do the next step adjustments to the system. Okay, so that is shortly running through the logic, and we are, I understand, ready for the questions. Bardzo dziękuję. Jedno z pierwszych pytań, które zostało zadane do pana profesora Halimura o lekcje wyniesione z działania innych systemów, które warto by mieć na uwadze przed wprowadzaniem innych modeli w innych krajach. Ari, do you want me to answer this? You mean the written question, right? Yes, the written question was what were the lessons learned. So I think one of the things is that quite often when the system is started, such details as controlling is overlooked. For example, in Estonia, we totally overlooked in 2005 the controlling logic, meaning there was no controlling for the sales side, no controlling for the collection side. And that meant we had a lot of fraud and the system was almost bankrupt. We started 2005, in 2008, we were all almost dead, in fact. And when we started to rebuild the system, restructure it, we saw that one of the biggest problems was that the foundation, the controlling was missing. So we created the collection side rules for the shops. We created the analysis rules for the producers, meaning that trust but control. There was a business intelligence, very high-end IT system implemented. And I think that was one of the lessons learned in Estonia that was automatically replicated in Lithuania when they started later 2016. So we shouldn't definitely underestimate the monetary incentive push or power in that sense that consumers are very creative. But you can totally tackle it. It's not a problem if you implement controlling from day one. Can I add a few comments into that also? Of course, of course. Yeah, I think in Poland it might be slightly different because you being a big country and having a really big market, you're not so much maybe influenced, especially when it comes to cross-border import and also incentive to, you know, develop some fraud systems, because Estonia was very long time alone, so to say, our neighboring countries didn't have this deposit system, and often people bought, or let's say also neighboring business-minded people
try to cheat the system. So I think in Poland it might be slightly different because your market is bigger and from that point of view, it's not maybe so serious, but I totally agree that this has to be taken into account from the very beginning. But Rauno, maybe you can also comment a little bit this more generic question, which I tried to answer also, was written. One-way versus refillable, reusable packaging, especially when it comes to glass, you know, you focused a lot on one-way and the cost calculation was. Maybe you can explain how the refillable bottle system functions. This is also part of the system usually in those systems. Yeah, okay. So from the consumer point of view, actually the system is the same. You go to the same shops, you go to the same RVMs or manual collections, and there is no difference if you give your one-way or refillable package. But the difference comes in when we are talking about the back room and all the technical side. Basically, all the one-way packages are technically sent to the central deposit operator handling center, in Polish case, handling centers, as there will be many. But all the refillable packages will go straight to the producers who are dealing with refillables. So, for example, maybe let's take Estonian example. We have two biggest fillers of refillables. One is in North Estonia, the other is in South Estonia. There is no point from financial point of view or economical point of view for us to collect them, bring them to North Estonia and then redistribute. It is much easier to collect regionally and then distribute these packages. Of course, the prerequisite for a very good sustainable refill system is based on the standardization, that as much as standardized bottles there is on the market, the easier it makes the process. But yes, technically for the consumer, it doesn't matter, the face is the same, but the back room, the kitchen side is totally different streams. One way going to the central organization and refillables going to the refillable producers. Yeah, and then I would like to add one more, I think, referring on this question we have here under the questions and answers box. Some countries have, in some countries there has been some evidence that the deposit system has actually increased the one-way packaging, although I don't know exactly, Rauno, maybe you can bring up something, but I see that the deposit system, another way around, actually provides really a basis for reusable packaging, because if you don't have a deposit system, then the future of the, or the possibility to introduce new reusable bottles is very, very weak in a way. Of course, it depends a lot on producers themselves, and Rauno, you already mentioned the standardization is important. At least deposit system really provides a framework, a system to introduce a very well functioning refillable bottle system. If this has happened in other countries, I mean the increase of one-way packaging, then this has to be really studied. What was the real reason behind of that? I would say that, you know, the changes in the one-way versus refillables, I have looked at it a little bit and I don't see the reason being related to deposit systems. The reason is more related to the overall trends which are going on the market, and the question should be actually aimed at the producers' marketing departments, because there are, and maybe also at the consumers, what do they prefer and why do they prefer a lighter one-way package, etc. I think I have not noticed it to do anything with the deposit logics. It's more of a market trends that are that are taking place on the market currently, or maybe the last 5-7 years. So maybe even longer. I agree. At least the Estonian experience compared to Latvian similar situation. In Estonia, the share of refillable glass bottle is definitely higher than in Latvia, where there is no deposit system. And this is clearly also reflected by the producers who are more or less the same in Latvia, Lithuania. They clearly refer on that if you don't have a good system to collect back the refillable bottle, then there is no real incentive to introduce the refillables. Chciałabym w tym miejscu potwierdzić to, co powiedzieli przedmówcy. Relu Platform dokonał analizy liczby wprowadzanych opakowań zwrotnych.
przestudiowaliśmy dane z Global Data od roku 1999 do 2019 i widać wyraźnie, że spadek udziału w rynku opakowań zwrotnych jest dramatyczny. W skali globalnej to jest 34% do 20%. Ważne jest też to, że we wszystkich krajach, gdzie wprowadzony został system na kaucyjny i na jednorazowe opakowania po napojach, ten trend został ustabilizowany. A jeszcze możemy też podać przykład Litwy, w której nastąpił nawet znaczący wzrost. Zgadzam się tutaj absolutnie z panem Raal, który wskazał, że spadek udziału opakowań zwrotnych nie ma nic wspólnego z wprowadzeniem systemu na opakowania jednorazowe. To jest po prostu globalny trend, któremu teraz chce przeciwdziałać Wspólnota Europejska, a niektóre kraje już wdrożyły obowiązkowe instrumenty, które mają zapewnić udział opakowań zwrotnych w rynku. Takim przykładem jest Rumunia na przykład, w której od 2019 roku producenci mają wprowadzać na rynek co najmniej 5% w skali roku i do 2025 roku ma to być 30% odpadów, opakowań po napojach, 30% tych opakowań ma być opakowaniami zwrotnymi. Miałabym kolejne pytanie do pana Raal związane z przedstawionymi kosztami systemu kaucyjnego dla Polski. Jak te koszty się kształtują w porównaniu z krajami, które wprowadziły system niedawno, na przykład na Litwie, i jak te koszty też wyglądają w porównaniu z tymi krajami, które mają wprowadzić system kaucyjny na opakowania jednorazowe, to jest Szkocja, to jest na przykład Słowacja. Well, to be honest, I'm not able to compare directly to the Slovakian or Scottish numbers because I have not been involved, for example, with Slovakian producers business plan making, and I think they are quite internal and confidential in that sense. But compared to the old traditional systems, I think that every new system has, as already mentioned by Harry, it has a chance to really create the best practice system and to learn from the historical mistakes made, and in that sense to make the every new system to be much more efficient. So it's clear that if we compare, for example, the industry fees of the Estonia or the Lithuanian systems, or the Lithuanian system, which is the latest, it depends on the package, it depends on the logics, but clearly that maybe the older and historical Scandinavian systems are a bit more, how to say, conservative in their upbringing and structure, and therefore on a big scale, looking at all of the details in the background might be more costly in that sense. But yeah, I'm sorry that I'm not able to bring you just out of the blue now a comparison to the other 2B systems like Scotland and Slovakia. But what is also important to look at is that what my concern always is, if we talk about costs, is that we never compare apples to apples. For example, if a deposit system is compared to a traditional green dot system, in the deposit system, my minimum target is usually 80 or 90%. Let's say, well, 80, 85% as a target. You can't collect less, otherwise you pay heavy penalties to the government. But basically the green dot system targets are much lower. What happens if you look at and make the calculation in such a way that both the green dot current system has to reach 85 as well as the deposit system, and then compare costs? The question is that if the current system, whatever, is it a door-to-door collection or some other, for example, has a return rate of 60%, at the same time we all have to meet the EU targets, it has to basically upgrade its return by 20-25%. The big question is, number one, is it doable in reality, not on paper? Number two, if that is doable, what will be the costs? So I always urge to look in that sense, to compare the apples to the apples if we talk about the different systems cost elements. Mm-hmm.
Nie wiem, czy są jeszcze jakieś pytania. Chyba na wszystkie już odpowiedzieliśmy. Sprawdzę jeszcze tutaj czat. Nie widzę żadnych podniesionych rąk. Aha, coś tutaj jest, jakieś drugie pytanie. Nie, to był komentarz do wcześniejszego. Dobrze, dobrze. Pani Anno, tak? Jeżeli mogę się podnieść, bo to są pytania na czacie. Znaczy w zasadzie dyskusja na czacie dotycząca tego, jakie pojemności butelek powinny być przedmiotem systemu kaucyjnego. Oczywiście to jest kwestia celu systemu kaucyjnego, który wydaje się naczelny i wtedy odpowiemy sobie na te pytania. Jeżeli chcemy chronić środowisko i tak jak wspomniałem, 40% butelek jest spożywanych poza miejscem naszego zamieszkania, wtedy obejmujemy oczywiście butelki. Jeżeli chcielibyśmy natomiast spowodować, aby strumień surowca odpadowego był jak najszerszy, bo trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś spaceruje z 5-litrową butelką i powiedzmy wyrzuca ją do środowiska, więc dlatego są według mojej opinii te pojemności do 3,5 litra są ok. Jakkolwiek, jeżeli chcemy mówić o tym, aby cały strumień odpadów PET z odpadów konsumenckich wykorzystać jako surowce, no to musielibyśmy również objąć tym systemem tacki PET, które stanowią bardzo duży strumień odpadów i które są pewnym problemem, dlatego że nie są dobrze selekcjonowane przez konsumentów. Więc jeżeli mamy sprawnie działający system rozszerzonej odpowiedzialności producenta, zarządzania odpadami, świadomych konsumentów, którzy selekcjonują odpady, wtedy moglibyśmy z tego zrezygnować. To jest kwestia fundamentalnego pytania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś komentarze od prelegentów? Nie słyszę, nie widzę. Zatem bardzo proszę o głos panią Antoninę Konarzewską z WWF, która skomentuje całe dzisiejsze webinarium i też opowie państwu o stanowisku, które wspólnie podpisaliśmy z organizacjami recyklerów, przetwórców tworzyw i organizacjami społecznymi w Polsce. Bardzo proszę pani Antoninę. Dziękuję Aniu. Tak, przede wszystkim bardzo dziękuję. Chciałabym podziękować pani Annie Larsson za zorganizowanie tak merytorycznego i tak ważnego w tym momencie webinarium. Tak jak już powiedzieli moi przedmówcy, jesteśmy jakby w świetnym momencie na wprowadzenie tego systemu w Polsce, bo możemy przede wszystkim skorzystać z szerokiej wiedzy i doświadczenia, które zdobyły inne kraje w tym zakresie. I uczyć się na nim i wprowadzić ten system w taki sposób, żeby efektywnie on działał w przyszłości i dlatego tak ważne są tego typu dyskusje. I myślę, że dzisiaj świetnym podsumowaniem tych wszystkich tematów, które omówiliśmy na webinarium, które omówili moi przedmówcy, będzie przedstawienie właśnie naszego stanowiska wspólnego w sprawie systemu kaucyjnego. Jeżeli mogłabym poprosić o wyświetlenie właśnie tego stanowiska. Mogę to też zrobić ja. Tak, bardzo proszę. Już dzielę się ekranem. Mam nadzieję, że państwo widzicie. Więc tak jak mówiłam, to stanowisko uwzględniło w sobie wszystkie te tematy, o których mówiliśmy dzisiaj. I przede wszystkim pierwszym naszym postulatem jest to, aby wprowadzenie systemu kaucyjnego w Polsce przyczyniło się przede wszystkim do strukturalnego rozwoju gospodarczego w Polsce i do kreowania warunków do wykorzystania, do recyklingu surowców na poziomie krajowym. Uważamy i postulujemy o to, żeby właśnie to polskie podmioty gospodarcze były beneficjentami wdrażania modeli biznesowych opartych o ponowne użytkowanie oraz zwiększoną podaż wysokiej jakości substratów do recyklingu
Tutaj chciałabym też dodać, że wprowadzony od 2021 roku plastikowy podatek za plastik, który nie będzie poddany recyklingowi, to będą pieniądze, które będą szły do Unii Europejskiej i które będą wychodziły jakby z Polski, podczas gdy właśnie pieniądze, które będą finansowały system kaucyjny, zostaną tutaj w kraju. Drugim punktem, który chcielibyśmy, żeby był uwzględniony, to przede wszystkim to, żeby tak jak zadziało się to już zresztą w innych krajach, które wprowadziły i prowadzą systemy kaucyjne, żeby to wprowadzenie systemu kaucyjnego zabezpieczało wdrażanie zasad GOZ-u, czyli gospodarki obiegu zamkniętego, przede wszystkim poprzez ekoprojektowanie, zwiększenie poziomu zbiórki, ale także poprzez zapewnienie właśnie wysokiej jakości surowca i wysokiej jakości recyklingu i ponownego użycia opakowań po napojach. Po trzecie, system, który zostanie wprowadzony, powinien gwarantować, i o to też postulujemy, łatwość zwrotu tych opakowań po napojach bez konieczności okazywania paragonów. Postulujemy też o to, żeby punkty zbiórki tych właśnie opakowań objętych systemem były zlokalizowane w sklepach. To właśnie zagwarantuje zmniejszony ślad węglowy związany z transportem tych właśnie opakowań w porównaniu na przykład do systemów zbiórki, gdzie napoje zbierane są z gospodarstw domowych albo na przykład gniazd recyklingu. I w systemie kaucyjnym to właśnie jednostki handlowe otrzymają pokrycie kosztów w przeliczeniu na sztuki zebranych opakowań. Kolejnym punktem, już piątym z naszych postulatów, jest zasada finansowania. System kaucyjny powinien być finansowany według zasady pokrycia kosztów netto, która jest sformułowana w artykule 8a ramowej dyrektywy odpadowej. I tutaj koszty systemu pokrywane będą ze sprzedaży, tak jak już wspominali moi przedmówcy, przede wszystkim ze sprzedaży zebranych materiałów, nieodzyskanych kaucji, ale też wpłat, które będą wprowadzane przez producentów i importerów. Kolejny szósty postulat dotyczy operatora systemu kaucyjnego, który będzie realizował właśnie obowiązki ROP dla podmiotów, które wprowadzają opakowania po napojach na rynek, w tym właśnie obowiązek uzyskania odpowiednich poziomów recyklingu. I z chwilą wdrożenia systemu kaucyjnego wygasną wcześniejsze zobowiązania producentów, a także importerów związane z uczestniczeniem w obowiązujących obecnie organizacjach odzysku. Kolejnym postulatem jest to, żeby system kaucyjny był uzupełnieniem prawidłowo funkcjonującej gospodarki odpadami. Często w dyskusji wokół ROP-u i systemu kaucyjnego przedstawia się go jako remedium do wszystkich problemów, z którymi boryka się gospodarka odpadami w Polsce. Ale tutaj chcielibyśmy zaznaczyć, że powinno to być uzupełnienie systemu i jego wdrożenie nie powinno ani opóźnić, ani wyprzedzić reformy systemu, szerszej reformy systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta w odniesieniu między innymi do większości innych frakcji opakowaniowych. I już ostatni postulat to chcielibyśmy, aby właśnie przeciwdziałać zaśmiecaniu i jednocześnie poprawić poziom zbiórki opakowań po napojach, również mając na względzie możliwość odciążenia polskich gmin. Uważamy, że system kaucyjny w Polsce powinien obejmować zarówno opakowania zwrotne, jak i jednorazowe. I tutaj była ta dyskusja właśnie o pojemności do 5 litrów i wielu rodzajów materiałów opakowaniowych, czyli plastik, metal i szkło, oraz powinien obejmować szeroką gamę produktów, czyli od napoi po wodę butelkowaną, piwo, wino i alkohole wysokoprocentowe. I to by były nasze główne postulaty. Także jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to... Dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękuję Pani Antonino za przedstawienie naszego stanowiska. Dziękujemy wszystkim Państwu za udział w webinarium. Prześlemy prezentacje. Te prezentacje będą w języku polskim. Prześlemy również studium koncepcyjne dotyczące systemu kaucyjnego w Polsce. Będziemy z Państwem w kontakcie. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim prelegentom i wszystkim uczestnikom dzisiejszego webinarium. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia.